Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale MG Style. Dzisiejszy odcinek będzie o pierwszym pudełku Goodie Box. Na internecie czytałam różne opinie na temat tych pudełek, że nie dochodzą na czas, że są uszkodzone, że w środku brakuje jakichś różnych kosmetyków albo że są właśnie tak biednie wyposażone. Natomiast u mnie przyszło pudełko, jak widzicie, nieuszkodzone, jest całe w bardzo fajnym kolorze, takie po prostu jak z reklam. W środku znajduje się papierek, naklejeczka Goodie Box i już Wam pokazuję, co jest w środku. Ja jestem bardzo zachwycona, jeżeli chodzi o wnętrze tego pudełka. I co tutaj mamy? Już Wam pokazuję. Po pierwsze mamy Moshi Moshi Mind. Taki oto ręczniczek. Jest to ręcznik do włosów. Bardzo fajny, mięciutki, delikatny, jakościowy. Super. Druga rzecz, to już reszta to będzie kosmetyków. Mamy tonik do twarzy z truflami Skin & Soroma. Takie oto. Wszystkie oczywiście kosmetyki przetestuję i w moich odcinkach będzie można na ten temat pooglądać, jak się sprawdziły. Vita Liberata. Tutaj mamy taki samoopalacz do ciała. Następnie z Gosha mamy Brow Lift do brwi. Wszystko pełnowartościowe jakby produkty. Z Elemis żel z Manoi, shower żel, taki oto. Krem do twarzy Urban Kind, antyoksydacyjny, na dzień z witaminą B, C, D, E, ceramidami. Taki oto kremik. I ostatnia rzecz to suchy szampon Batiste do włosów. Czyli łącznie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i ręczniczek siedem. Siedem produktów. Jeżeli chodzi o to pudełko, to mnie kosztowało niecałe 50 zł w promocji, natomiast wartość, jak sprawdziłam, ile kosztują te kosmetyki, gdybym sama je zamówiła na internecie, oczywiście sprawdzając najtańszą opcję, byłoby to około 600 zł wydane. Także ja z mojego pudełka jestem bardzo zadowolona, akurat skończył mi się krem do twarzy, tak się przyda się. Chciałam w sumie też przetestować ten żel do brwi właśnie z Gosha i mam go teraz, także jestem ciekawa tych kosmetyków, będzie można, tak jak powiedziałam, obejrzeć w moich odcinkach, jak już będę miała opinię na ten temat i je przetestuję, a Wy dajcie znać w komentarzach, jak Wasze pudełka Goodie Box się zachowały, czy również nie były uszkodzone, czy wszystko było fajnie zapakowane, czysto, czy produkty były pełnowartościowe, czy jesteście zadowoleni ze swoich pudełek. Ja jedyne, co mnie zasmuciło, to to, że bardzo długo czekałam, około miesiąca na tą paczkę i byłam zdziwiona, tak, bo płatność z konta się pobrała, zaczęłam czytać opinie w internecie, wystraszyłam się, że moje pudełko do mnie nie dotrze, ale jednak dotarło. Także ja z mojego pudełka jestem zadowolona. Zamówiłam również kolejne, które mają być produkty same do makijażu, także też jestem go bardzo ciekawa i mam nadzieję, że niedługo do mnie dotrze, że nie będę czekała tak jak teraz miesiąc. Ale niestety odezwały się do mnie osoby, które zamówiły pudełka i te pudełka do nich jeszcze nie dotarły. Także trzymam kciuki, aby jednak firma wywiązała się, wszystkie pudełka, aby do Was dotarły. No i oczywiście dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał odcinek. Trzymajcie się, pa, pa, pa.